Sądecka Biblioteka Publiczna jest bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i dla seniorów. Trafił tutaj specjalistyczny sprzęt ułatwiający korzystanie z zasobów placówki. Zakupiła go Fundacja Nowe Kierunki w ramach konkursu Małopolska Kultura Wrażliwa realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach projektu uruchomionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolska Kultura Wrażliwa Fundacji Nowe Kierunki udało się pozyskać dofinansowanie finansowanie w, w kwocie 10 tysięcy, dzięki czemu mogliśmy zakupić dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej kilka sprzętów oraz elementów związanych z poszerzeniem dostępności w Gmachu Głównym Biblioteki. Sprzęt w bibliotece został przekazany w ubiegły piątek na mocy specjalnej umowy podpisanej pomiędzy placówką a fundacją. Do sądeckiej biblioteki publicznej trafiły między innymi 86 audiobooków, specjalistyczny program powiększający ekran, specjalistyczna klawiatura oraz czytaki. Sprzęty, które będą służyć osobom słabowidzącym oraz seniorom, to są będą sprzęty, które zostaną wypożyczone do domów czytelników. Każdy z czytelników będzie mógł sobie wybrać jakąś pozycję książkową z bardzo, bogatej zbioru, z bardzo bogatego zbioru książki dostępnej, którą już posiada biblioteka. Osoby niedosłyszące, odwiedzające czytelnie sądeckiej biblioteki, mogą natomiast skorzystać z pętli indukcyjnej. Posłuży jako element dostępności dla osób słabosłyszących, które posługują się na co dzień aparatami słuchowymi. To jest sprzęt, który faktycznie ułatwi odbiór komunikatów i rozmowę. Z pracownikiem Sądeckiej Biblioteki i będzie on dostępny, tak jak już wspomniałem, w czytelni w Gumachu. Głównym. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Fundacji i kierownictwa biblioteki wzięła udział także wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tomasz Kosecki, który przekazał członkom Fundacji list gratulacyjny od Iwony Gibas, członka zarządu Województwa Małopolskiego.